Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, oto kolejny polski banknot o nominale 20 zł, banknot z takiej serii kolekcjonerskich. Jak wiecie, ja tego współczesnego zbieractwa za bardzo nie uznaję, ale mam kilka takich banknotów i jeszcze jeden został oprócz tego tylko do pokazania. Ten poprzedni, czyli ochrona granicy, no, opinię moją znacie. Tym razem jest to ten banknot, czyli niepodległość, tak się to nazywa. No więc nakład, tak z takich rzeczy bardziej przyziemnych, nakład 50 tysięcy egzemplarzy, 50 tysięcy sztuk. NBP wypuszcza to dla kolekcjonerów, tak jak wam mówiłem, to jest od razu skupowane przez jakieś firmy i tak dalej. Trochę śmieszna sprawa, bo w ten sposób niektóre z tych banknotów kosztują tam już kilkaset złotych, nawet chyba ponad 1000. Dla mnie to jest absolutna pomyłka, ponieważ za 1000 zł to mogę kupić polski banknot z czasów przedwojennych, na przykład w idealnym stanie. Także no ale wiadomo, każdy kolekcjonuje to, co chce, prawda? Jedni lubią te współczesne monety, współczesne banknoty kolekcjonują, inni wolą historyczne. No więc co my tutaj mamy? Przede wszystkim banknot o wiele ładniejszy, jak widzicie, od poprzednika, tego, który wam pokazywałem. Na tej stronie mamy Józefa Piłsudskiego i od razu trzeba powiedzieć, że trochę przesadzają nasi z Józefem Piłsudskim, bo to już jest chyba trzeci banknot, albo czwarty, ale trzeci na pewno z Józefem Piłsudskim z tej serii kolekcjonerskiej, więc no myślę, że mamy trochę jednak innych zasłużonych dla Polski ludzi. No Józef Piłsudski, no okej, no chociaż w niektórych przypadkach postać dosyć kontrowersyjna. Mamy też tutaj pamiątkową odznakę pierwszej Brygady Legionów, odznakę Polskiej Organizacji Wojskowej i napis niepodległa, to jest mniej więcej tutaj. A, nie lubicie jak smyram długopisem, to może posmyram. Tutaj napis niepodległa jest. Jest to napis odwzorowany z rękopisu Piłsudskiego, będący logotypem obchodów stulecia niepodległości Polski. Także banknot dosyć ważny, banknot historyczny. Oczekuję, że kiedyś będziemy mieli też banknot związany na przykład z powstaniem wielkopolskim. Bardzo bym chciał taki banknot, dobrze zaprojektowany. Ale zobaczmy, co jest na stronie tej odwrotnej. Proszę bardzo, wygląda to tak, żeby po środku było kadru. No więc mamy tutaj barwy nasze narodowe, tak, czyli czerwień, pod spodem u góry biel, troszeczkę w formie takiej, można powiedzieć, tkaniny. Flagi, jest orzeł legionowy trzymający w szponach tarczę amazonek z literą S, czyli strzelcy. I teraz co jest ciekawe, muszę to, czekajcie, odwrócić. Ciekawe jest to, że Józef Piłsudski jest wykonany w technice stalorytu, tak jak tutaj napisano w folderze. Portret Józefa Piłsudskiego oraz odznaka Polskiej Organizacji Wojskowej z efektem kątowym widocznym na dacie 1918. Zastosowano też unikatowe połączenie druku stalorytniczego i offsetowego. I to mi się za bardzo w banknotach nie podoba. Wolałbym tylko właśnie staloryt. No zobaczcie tutaj, może ja bym to przybliżył, nie wiem czy to będzie widoczne, czekajcie. O, tutaj macie jak to wszystko wygląda. Często też te banknoty są taką formą, może jakby to powiedzieć, testu pewnych technik. No, nasi nie chcą odstawać od reszty, ponieważ też w naszych drukarniach drukuje się czasami zamówienia z zagranicy, więc słuchajcie, no to jest niewątpliwie
zarobek i to duży. Cóż tu jeszcze, bo wziąłem teraz i co tu jeszcze jest napisane? W ten sposób został wykonany element przedstawiający odznakę pierwszej brygady Legionów i wydrukowany białą farbą stalorytniczą na ciemnym offsetowym tle. Banknot kolekcjonerski Niepodległość wyprodukowano z papieru ze specjalnym znakiem wodnym, charakteryzującym się połączeniem znaku wodnego wielotonowego z łagodnymi przejściami od tonów jasnych do ciemnych ze znakiem dwutonowym o dużym kontraście. Znak wodny na banknocie przedstawia orła legionowego. Nie widzicie tego, ten znak wodny znajduje się tutaj. Może jest widoczny, nie wiem. Musiałbym, żebyście widzieli, musiałbym coś mieć do podświetlania od spodu. Możecie tego nie widzieć. Niestety. To jest oczywiście banknot w stanie bankowym, bo wszystkie banknoty te są w stanie bankowym. Nikt tego do sklepu nie zanosi, chociaż można. Można je zanieść. Wymiary tego banknotu to 150 mm i 77 wysokości. Projektant pani Agnieszka Pruchniak, producent Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA na zlecenie NBP. I trzeba przyznać, że Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych no, nie odstaje od światowej czołówki, bo różne testowe banknoty też są wypuszczane. Także nie wiem, jak się wam podoba. Ta strona moim zdaniem całkiem jest fajna, zdecydowanie fajna, fajniejsza niż ochrona granicy. Przynajmniej oczywiście dla mnie, każdy ma swój gust. No i to tyle. Został nam tylko jeden krótki filmik, ponieważ mam jeszcze jeden banknot kolekcjonerski, ale to zrobię jakoś w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Żegnam się z wami, moi drodzy, i do usłyszenia.